Cześć. Ból, który występuje po bocznej albo wewnętrznej stronie podudzia, często określany zmianem shin splints i możemy go zaobserwować szczególnie wśród biegaczy, biegaczy ultra, tancerzy czy koszykarzy. Jakie są powody tego bólu i czy samodzielnie możemy coś z tym zrobić? Za najczęstszą przyczynę występowania tych dolegliwości określa się mięsień piszczelowy przedni, czy ten mięsień, który każdy z nas z powodzeniem może odszukać. Jego ścięgno znajdziemy wtedy, gdy wykonamy zgięcie grzbietowe i zgięcie grzbietowe z supinacją. Wtedy będziemy czuć wyraźne grube ścięgno na grzbiecie naszej stopy. I tutaj możemy mieć różne problemy z tym mięsiem. Czasem będzie to po prostu przeciążenie, czyli jakby w takim, jakbyśmy spojrzeli sobie na ten mięsień, przekroili go, to byśmy mogli zaobserwować pewne zmiany degeneracyjne w tym mięśniu. Co one będą powodować? Mogą być przyczyną tego, że regeneracja w tym mięśniu będzie przebiegać o wiele wolniej niż na przykład w drugiej kończynie, albo ten mięsień nie będzie nam umożliwiał, jakby nie będzie dawał nam pełnej swojej długości, czyli możemy na przykład zaobserwować mniejsze zgięcie podeszwowe w naszej stopie. I to oczywiście będzie powodem tego, że ten mięsień będzie ulegał degeneracji, będzie sam z siebie bolesny i inne mięśnie w obrębie naszej kończyny dolnej będą musiały zmienić także swoją pracę, aby skompensować właśnie jakby niedomaganie tego mięśnia piszczelowego przedniego. I podobny problem nieraz będzie dotyczył mięśnia płaszczkowatego, czyli jakby mięśnia, który znajduje się głęboko na naszej łydce, do którego możemy się dostać między innymi chociażby z brzegu po przyśrodkowej stronie naszej łydki. Tutaj także może być przeciążenie, może być degeneracja i skrócenie tego mięśnia. I oczywiście mamy takie sytuacje, kiedy ten problem będzie występował zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Jakie mamy inne czynniki ryzyka? Różnego rodzaju zaburzenia mechaniki stopy, czyli jeśli już u nas występuje zmiana typu halux, to mamy nieco większą szansę na to, że ten shin splints także się pojawi. Oczywiście nadwaga, ale myślę, że to jest zrozumiałe, po prostu ta stopa musi na siebie wziąć więcej, obojętnie jak dobra nie będzie mechanika, jak dobre nie będzie amortyzowanie tych obciążeń, to jeśli kilogramów mamy za dużo, to w pewnym momencie coś po prostu musi pójść nie tak. Płeć żeńska, prawdopodobnie będzie to wynikać z tego, że u kobiet na ogół częściej obserwujemy różnego rodzaju niestabilność, także chociażby ucieczkę kolan do koślawości, co także może przyczyniać się do haluksa, a to z kolei wiadomo, jest prosta droga do tego, żeby ten shin splints gdzieś mógł powstać. Kolejne przyczyny już, na które mamy większy wpływ, to bieganie w zużytym obuwiu, a także bieganie tylko po twardym podłożu, ponieważ tutaj ta amortyzacja jest gorsza i to także szczególnie przy jakichś długich dystansach może wyraźnie psuć naszą technikę. I oczywiście też to, jeśli my nie stopniujemy naszego treningu, czyli na przykład zaczynamy przykładowo naszą przygodę z bieganiem i od razu zaczynamy od bardzo dużych dystansów, po prostu mamy wydolność, jesteśmy sprawnymi osobami, nie wiem, na przykład wcześniej jeździliśmy dużo na rowerze, więc powiedzmy mamy siły na to, żeby przebiec kilkanaście kilometrów, ale nasz organizm nie jest jeszcze na to gotowy i nasza mechanika pracy kończyn dolnych, pracy całego ciała może nie być na to gotowa i powodować tego typu przeciążenia. Jakie jeszcze zmiany możemy zaobserwować? Oczywiście oprócz bólu w obszarze naszego podudzia. Nieraz to będzie obrzęk, najczęściej w miejscu występowania bólu i ten obrzęk często będzie narastał właśnie po wysiłku fizycznym. Palpacyjnie także możemy wyczuć nieraz obrzęk, stwardnienie tych tkanek, ale także ból, często niewielki ucisk w tym obszarze, albo w obszarze mięśnia piszczelowego przedniego, albo na wewnętrznym brzegu kości piszczelowej może powodować wyraźny ból. I oczywiście zawsze porównajmy to z drugą stroną, wtedy będziemy mieć jakby dobry punkt odniesienia, czy po prostu to jest bolesny ucisk, bo mocno uciskamy, czy rzeczywiście mamy tutaj różnicę między prawą a lewą nogą. Ok. Co możemy tutaj z tym zrobić? Oczywiście nie możemy zapominać po prostu o rozciąganiu mięśni pobiegania, o klasycznym rozciąganiu łydki czy mięśnia płaszczkowatego. To zawsze powinno być jakby naszą profilaktyką po wysiłku fizycznym, abyśmy te skurcze mogli przeciwdziałać
po prostu skracaniu się mięśni. Ale warto także pamiętać o rozciąganiu mięśnia piszczelowego przedniego. Najprostszy sposób, w jaki możemy to zrobić, to przyklękamy tak, żeby nasze stopy były skierowane na wprost i po prostu siadamy na naszych stopach. Oczywiście, jeśli to będzie nie do wykonania, będzie to prowokować ból, możemy usiąść na jakiejś niedużej poduszce, zgiętej macie, tak aby wejść w uczucie rozciągania, ale nie wchodzić w jakiś wyraźny ból, a na przykład po kilku dniach prawdopodobnie będziemy mogli wykonać to ćwiczenie w pełnym zakresie. Dobrze takie rozciąganie utrzymać między 20 a 30 sekund w takim ustawieniu. Kolejna rzecz, którą możemy wykonać samodzielnie z pomocą bardzo prostego sprzętu, to jest automasaż, automobilizacja mięśnia piszczelowego przedniego i oczywiście możemy to wykonać w taki tradycyjny sposób, czyli po prostu będziemy ten mięsień sobie rolować albo za pomocą zwykłej rolki, albo za pomocą dual bola. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, ale możemy także tą technikę, jeśli wykonanie tego w klęku będzie mocno bolesne, możemy to samo zrobić za pomocą naszej ręki, wykonując powolny ucisk tego mięśnia. Możemy podzielić go na etapy, pracując na przykład na 1/3 tego mięśnia, później przechodząc dalej, bez pośpiechu, wchodząc w delikatny ból około 4/10, żeby ten ból nas nie paraliżował, ale jednak wykonywanie tego jakimś niewielkim uciskiem wiele też nam tak naprawdę nie zmieni. Jeśli chodzi o brzeg przyśrodkowy piszczeli, o pracę z mięśniem pączkowatym, to możemy tutaj się wspomóc także dual bolem i wykonać technikę, którą za pomocą nóg będziemy ten dual ball ściskać. Nie musimy go przemieszczać. Możemy go jedną ręką delikatnie ustabilizować między naszymi podudziami i utrzymujemy ucisk w danym miejscu około 20-30 sekund. Uważajmy, abyśmy nie doprowadzili do jakiegoś drętwienia. Może to być bolesne. Ten ból może promieniować, ale raczej unikajmy tutaj jakiejś aktywności, ucisku, który będzie prowokował jakieś drętwienie. I oczywiście możemy sobie powinniśmy ten dual ball przemieszczać z góry na dół albo z dołu do góry. Nie ma to większego znaczenia. Warto, abyśmy skupili się w miejscu, w którym odczuwamy większy ból. Tam możemy na to poświęcić 60% czasu na miejsce bolesne, 40% czasu na okolice tych miejsc bolesnych. Przykurcz, skrócenie mięśnia piszczelowego przedniego wiąże się bardzo często z upadkiem siły, spadkiem wydolności mięśni strzałkowych. Także w wielu przypadkach powinniśmy pamiętać o pracy z tym obszarem. Jak możemy to zrobić? Taki najprostszy na świecie sposób. Wykorzystujemy do tego taśmę typu powerband. Przekładamy ją przez stopę. Drugą stopą stabilizujemy tą taśmę. Dodatkowo mogę ustabilizować ją sobie jeszcze ręką i wykonujemy ruch pronacji. Czyli unoszę zewnętrzny brzeg stopy. Staram się robić to w sposób izolowany, czyli nie angażuję w to stawu kolanowego, żeby mój staw kolanowy nie uciekał w tym ruchu do koślawości. Staram się skupić tylko na ruchu pronacji i tak, żeby ten ruch skurcz koncentryczny, czyli uniesienie, i ekscentryczny, czyli opuszczanie stopy, były wykonywane w jednym tempie. Oczywiście, jeśli mamy problem typu Uszyński, powinniśmy także pamiętać o tym, że może on wynikać z innych problemów w stawie kolanowym czy stawie biodrowym, więc jak zawsze tutaj musimy spojrzeć na całość i szukać różnych słabych stron. Jeśli chodzi o samą diagnostykę, to dobrze wykonać USG, ale także rezonans magnetyczny. Jeśli mamy tego typu dolegliwości, to powinniśmy także diagnozować pod kątem złamania zmęczeniowego, ponieważ w tych obszarach także może pojawiać się złamanie zmęczeniowe i ono także bardzo często dotyczy osób, które na przykład robią długie, długie kilometry i ten ból bardzo w wielu przypadkach jest niesamowicie do siebie podobny. A wiadomo, leczenie shin splints, a leczenie złamania zmęczeniowego są dwie całkowicie inne rzeczy.
Tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pomocny, taki auto pracy w domu. Pamiętajcie, że w tego typu przypadkach zawsze warto odwiedzić fizjoterapeutę, aby poszukać jakichś innych naszych słabszych stron, aby dojść do tego miejsca, z którego ten problem się zaczął, aby móc go wyleczyć, a nie tylko zaleczyć. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.